Szykujemy się do ostatniego pojedynku, kochani. Już część drużyn schodzi do szatni. My szykujemy się do ostatniego pojedynku, kochani. Pusy Bolesławiec kontra Ocice. Jest to, kochani, pojedynek o wyjście z grupy, o awans. Ja się instaluję na statywie. Czekajcie momencik, troszkę poprawimy poziom pion. Przepraszam, macie trzęsienie ziemi teraz, kochani. Przypominam, że to jest, kochani, eliminacja szósta edycja turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Prędzej, kochani, był to o Puchar Donalda Tuska, to on był pomysłodawcą tego wspaniałego turnieju. Słuchajcie, kupę tysięcy dzieciaków w całej Polsce startuje, ale dostał piłę Butek, przerzucił pięknie. Och, strzał już nie był taki soczysty, nie było z czego uderzyć, ale bardzo fajnie przerzucone. W każdym bądź razie, kochani, pomysłodawcą Donald Tusk, pani premier obecnie. Brawo, Guciu, główka, super, ładnie nabita, fajna bramka. Mamy 1-0, Gucio z główki, bardzo ładnie. Brawo, ładnie, Gutek, super, ładnie wrzucone, super, Mati. Jeszcze nie słyszy, co do niego mówisz. Jeszcze nie słyszy. Dzień dobry. Dzień dobry. W każdym razie, kochani, ładnie otworzyli wynik meczu. Natomiast tak jak mówię, kochani, drużyna Kusy Bolesławiec to jest zestawienie chłopców, którzy na co dzień sporo trenują. Jest to dziedzina życia, w której się ma, Braszku, dawaj. Nie, jaki Braszku? Braszku jest na boisko z numerem 4, kochani. To był Susełek. Susełek, pozdrawiam. Susełek w zeszłym roku z nami grał, kochani, fajna piła zewnętrzną, za głęboko troszkę. Susełek w zeszłym roku grał z nami w edycji w piątej edycji. Dotarliśmy razem, kochani, do Warszawy na mecz, na finał finałów na Torwarze. Wspaniała impreza. Przypominam, tam zajęliśmy 10. miejsce. Wysokie. Nie, pierwsze dziesiątce, przepraszam. Zdaje się 7. miejsce albo... Fajna piła znowu, kochani, przecięta. Bardzo podoba mi się chłopczyk z numerem 10. Gra takiego stopera. Sporo tych piłek, kochani, cofa. Zobaczcie, och, teraz akurat dał się zrobić. Oj. Walczy Gutek, ale... Sprytnie, fajnie to wygląda. Przypominam, chłopcy grają w systemie 2x10, ewentualnie 2x8, jeżeli będzie różnica w graniu. Patrz. Dzień dobry. Dobrze było, krawcze. Jeszcze jakbym Susek wykorzystał. Dzień dobry. Siema, załoga. Dzień dobry. Wpadnie to, nie wpadnie, ale zamieszanie podbramkowe, ale bardzo ładna akcja. Słuchajcie, tam już jest dekoracja, otrzymują dyplomy chłopcy, dziewczyny za wspaniały występ, za to, że świetnie się pobawiły, propagują, kochani, zdrowy tryb życia. Bardzo fajny meczyk, muszę powiedzieć, kochani, został nam na koniec do zaprezentowania. Aczkolwiek, tak jak mówię, my na dzisiejszym turnieju spodziewaliśmy się bardziej takiego treningowego grania. W sensie, kochani, nie spodziewaliśmy się większego oporu z racji tego, że mówię, chłopcy tutaj na boisku w większości trenują w klubach. Przypominam, że to są chłopcy z rocznika 2004 oraz 2005. Najmłodszy na boisku Gutek jest to z rocznika 2006 i to powinien być gol. Tak, zawinął Gutek, druga bramka, mamy 2-0. Pracujemy na hartlika, natomiast tak jak mówię, głównym celem dzisiejszego turnieju to jest dla trenera informacja, jak się przygotować do kolejnej rundy, gdzie już będą wymagający partnerzy, gdzie przyjadą do nas z innych miast z drużyny. Siema, cześć, załoga. Witajcie. No, coś tam strzela troszkę. Wiesz, 3-0 chyba teraz.
Myślę, że przejdą te eliminacje spokojnie, wiesz. To jest, słuchaj, 6. edycja turnieju Pucharu o premiera RP. Kiedyś to była Tuska za waszych czasów, a teraz to jest premiera RP. Myśmy w zeszłym roku z Kusym Bolesławiec ze szkołą, z uczniowskim klubem sportowym. Myśmy doszli, słuchaj, do finału. Byliśmy w Warszawie na dwudniowej imprezie, na świetnej imprezie na Torwarze, wiesz, tam zajęliśmy, nie wiem, 9., 10. miejsce. Tak. Natomiast, wiesz, Gutek jako jedyny jest tu w ogóle z rocznika 2-6, nie? A tak to gra 2-4 rocznik i 2-5, także przed nim jeszcze 2 lata będzie występował w tej edycji, w tej kategorii wiekowej. Dyplom jest? Jest. No to super. Jak dyplom jest, to ekstra. Także, kochani, wspaniała pamiątka dla chłopaków. Jest dyplomik? Tak. Super. Zobaczcie. Tak. Aj, troszkę dla kurczaczka szybka, ale fajna piła. Wiesz co, my będziemy na sali chyba dopiero grać, myślę, od listopada, jak taka będzie pogoda, ale przyklepie szybciej salę, wiesz, natomiast spokojnie za tydzień jeszcze gramy, wiesz, cały wrzesień. Jak będziesz chciał, to cię zapraszam, wiesz, my sprawa jest bardzo otwarta, wiesz, my po pięć dych się zrzucamy miesięcznie, tak, bo to powiem ci, wiesz, 1,5 godziny grania jest, nie? I teraz jak my sobie... Tak, nie no, wiesz, tam się technicznie pobawisz, wiesz, jest bardzo taka aktywna to forma zabawy. Wiesz, no, jak dla mnie to jest troszkę, wiesz, gorsze obciążenie na stawy, nie? Natomiast mimo wszystko lubię na hali pograć w piłkę. Patrzcie, jaka ładna akcja. Teraz trener troszkę chce ich poukładać. Nie. Wszyscy się zmywają, mówię słów. Ładna piła. Fajna piła. Wiesz, Gutek się fajnie wkomponował w tą drużynę. On już wystartował w zeszłym roku w tej edycji, wtedy z 3 lata. Byłem dobrym zawodnikiem. Znaczy, wiesz, on w tej chwili jest w KS Talent i w Zagłębiu Lubin, nie? Na razie trenuje tutaj. Tak, jest w Zagłębiu od roku już, no. Dojeżdżamy, dzisiaj jedziemy na trening do Zagłębia. Bardzo, bardzo fajne techniczne treningi. Dzisiaj będzie Guciu właśnie na treningu w Zagłębiu. Proszę bardzo. Aj, troszkę brakło mi. Oglądałem właśnie pana te niektóre filmiki na kanale. Widziałem te bramki, co opony były zategowane. No, w tym... O te karty czy co? W tym roku żeśmy trochę czasu poświęcili właśnie na te opony, nie? Także... Ale dobre właśnie na tam strzały. To takie na Beckhama, nie? Patrz, poszła piła, przejdzie. Powiem wam, że bardzo ładny mecz. Bez względu na wynik, nie wiem ile jest, 3 czy 4-0, ale naprawdę meczyk jest fajny. Fajna piła. Mógł zagrać. Patrz, pierwsza, aj, jakby tak poszła. Patrz, ciach. Gutek zostaje, czwórka wchodzi, czwórka. Dziękujemy, trzymaj się, powodzonko. Cześć kochani, powodzenia, miłego dnia w szkole. Nasi koledzy, gramy razem w Orliku. Jak pamiętacie, na każdą środę zapraszamy do pogrania. Chłopaki są częścią naszej drużyny, także bawimy się kochani cały czas. Bawimy się cały czas, kochani, na... Uwaga, na Orliku. Fajna piła. Graj z pierwszej. Za długo. Oj. Fajny pojedynek, kochani. Pierwsza czwórka zeszła, została druga. Pierwsza piątka, przepraszam, została druga. Z tej piątki został na boisku tylko Gutek. W każdym bądź razie, kochani, idzie kolejna część, kolejny meczyk. Dwóch po bokach, jeden w środku, do przodu. Już mam wejść, pokazać się.